Ej chłopie, nie umiem skoczyć, kurwa. Mordo, pan naucz musisz mnie. Mocno. Ej, kręć to, kręć. Patrz. Ta, bo on jakiś pojebany jest trochę. Jebany rower. Pokażę ci to, patrz. No i pan Paweł, proszę bardzo, same Shimanochy. I to jest fura. Bo co się wybić musisz? Rozpędź się, kurwa, na tym rzęchu. Pa, kurwa! Ała! Kurwa, zagapiłem się, nie widziałem tego, ja pierdolę. Ła! Ale mnie teraz wszystko boli, rzeczywiście! Ale piecze, kurwa! Dobra, kurwa, gdzie jest ten skatepark jebany? No kurwa! Ja pierdolę, skaczę z mostu, a na murku się wydupcam, nie? O co chodzi? Siemano, bykoczku. Chcesz kupić jakieś dragi? Udałem, że tego nie słyszałem. Okay. A, dobra. Elo. Wejdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę lub wpisz tutaj mój kod, aby otworzyć darmową skrzynkę. Każda otwarta skrzynka bierze udział w loteriach. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Dodatkowo, codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 100 zł dziennie i więcej. CaseDrop.eu. Otwórz skrzynki za PSC, SMS, przelew i inne. Oh man, just a big. Womp rat. Super good. Wow. Rowerowy gang jesteśmy. Pan. Pan. Kurwa, jestem zającem. Ej, a myślicie, że policji uciekniemy rowerami kiedyś? No, był już. Ksiądz zrobił napad na bank na rowerze. Halo, halo. No i co? No już spoko, mandat dostałem znowu. A pierdolę, ty wjedziesz na wyspę i to za szybko wyjdziesz kurwa z pociągu i ci mandat dadzą. Dawaj Maniek, to jeszcze kameruje! Dawaj Maniek! Dawaj Maniek! Ej kurwa! Ała! Chuj z kierownicą, dawaj! Ała! Te w gówno wjechałeś i cały szpital, cały oddział zajebałeś gównem. Ale jaja. Pierdolę. Chłop wjechał oponą w gówno, psie gówno kurwa. Pewnie kurwa tego, komendanta. Osiema sepleniący. Ooo, kto to mówi? No a kto, no? Didier Grangmank, cały czas. Tej nogę jeszcze mi, oprócz wizna mi schodzi, jeszcze potrzebuję 3-4 minuty, no, żeby nie kuleć. Słuchaj, jeździsz z nami na rowerach? Robimy ekipę rowerową. Bardzo. Jebać to. No dawaj tu, mary wariacie. Gdzie ma? Pod szpital. Nie? Jezus, też się rozbieraj. Na Psiarskich jestem, areszcie. Było mnie 5 minut, a ty jesteś na Psiarskich? Dobra, na komendę to wyjaśnię, dobra, pomogę. Dobra, siemanko. Panowie, wszyscy, na rowery, do samochodów, szybko. Jak na rowery do samochodów, co ty pierdolisz? Wariaty, wszyscy w garnitury, wszyscy idziemy się przebrać w garnitury i będziemy, robimy prawniczą ekipę i wchodzimy na komisariat, szybko. Garnitury i rowerami na komisariat i z prawnikami, ze Stan Louis Jones. No, te zawody będą w marcu, zawody są w marcu. Myślę, że przygotujemy się, dobrze. Ciekawe co na obiad. Kurwy jebany podsłuchują. Chodnikiem, bo ci w mandat wylepi skurwysyn jebany gejzer. Nie no, przecież czekamy na świetle. Tak, ale jest chyba czerwone mam chyba, nie? Teraz okej, ale wcześniej co czerwone... Ale co? Jazda? Oczy masz czerwone, bo jarałeś skuna. O co chodzi, ser? Co jest grane? Byku, przecież stoimy na światło, przecież... Byku, stoi tutaj na chwilę, bo my chcemy do materiału, jak skaczemy po radiowozie. O, to było dobre. Ej, to było dobre z tym materiałem, trzeba się z nimi dogadać to. To będzie pierwsze ujęcie, jedzie radiowóz, a my skaczemy wszyscy na nimi przejściu po kolei, nad maską. Może... A jest to możliwe. Rower, to jest jakby twoja część ciała, ty jesteś ty rowerem, kumasz? I masz nim cały czas na nim być. Na Melinę też... Ua! Kurwa, czego nie rozumiesz? Na Melinę też rowerem wjeżdżasz. O kurwa, jeszcze, ajajaj. No dobrze, o to chodzi, masz przyjeżdżać ludzi nawet rowerem. Pierdalam się na komendę, ała. Dzień dobry, ja tu jestem prawnikiem, nazywam się Logan Jones ze Stan Louis Service. 5 miesięcy i 4400. Ale poczekaj z tymi wyrokami, jeszcze z prawnikiem jest do pogadania, ty. Ej, powiedz, jest prawnik na górze. George. Jeszcze wartości pojazdu. No proszę panie. On dostaje za na górze jest prawnik. Powiedz, że na górze jest prawnik, kurwy, policyjne, przepraszam. Przecież to jest parę naszych kilometrów, jak ja mam. Ile dało panu tutaj? Czekaj, chodź, może wejdziemy drugą stroną, może będzie otwarcie. 5 miesięcy niech będzie.
jako kara za tą ucieczkę. I dałbym tak ze 2,5. A może być 20 miesięcy i tysiak? Panowie, żadnych przekleństw. Normalnie się zachowujcie, dobra. Nic nie mówcie. Wy jesteście po prostu tymi prawymi rękami. Księgowy, kurwa, coś takiego, a ja jestem prawnikiem i na przykład wytyczecie jakiś paragraf 18, niech pan mu przypomni. Dobra. A ja wtedy mu coś powiem do tego. Albo pamięta pan o paragrafie 94? Niech pan wie, wiecie o co chodzi, tylko bez przekleństw. Dobra. Luźno. Wszystkie już się dowiemy, jak przyjdzie. Wypali prana tam. Kurwa, ty masz chujową fryzurę, dobra. To ty się w ogóle nie odzywaj najlepiej, dobra? Dzięki. Mam na to sposób. I widzisz, no to już kupiłeś odzywanie. I tak, słucham. Ej, Didier, Carlos, słuchaj, podjedziesz tutaj pod komendę, bo... Czekam cały czas na górze, cały czas na... Ciarskie się pływają. Ale zatkaj mordę, bo czekam na komendzie cały czas, już. To my, oni zaraz do ciebie podejdą. Dobra. Pan Didier, to który z panów? Didier, to ja, tu jest mój zespół prawników. Chcieliśmy porozmawiać w sprawie zatrzymania naszego klienta. Dobrze, George'a. Pana dokumenty razem z licencją poproszę. Licencja właśnie jest drukowana, jestem od 3 dni dopiero na wyspie. Didier Gangplank. Czyli licencji pan przy sobie nie ma? Absolutnie żadnych papierów, które nie mam przy sobie. Chciałem tylko czyli wyjaśnić. W moich oczach pan nie jest adwokatem, proszę pana. Przypomniałem, nasze biuro jest San Luis Jones. Możemy to w tym momencie pojechać i wszystkie uprawnienia i dyplomy z innych wysp pokazać. Niestety aktualnie na tej wyspie czekam od administracji na wyrobienie takie tej mamy, wysp. Takie mamy prawo, takie mamy polecenia z góry, że nie, prawo w Ameryce jest takie, proszę pana, że każdy się może bronić, nawet klient się sam może bronić. Ja jestem owszem, jego. Może się bronić, nikt mu tego nie zabroni. I przedstawia, wystawia mnie jako swojego obrońcę. Ja nie muszę mieć żadnych uprawnień, jestem obywatelem tego kraju i mam prawo choć spróbować bronić. Myśli, że pan nie ma licencji adwokackiej, nie wpuścimy pana na dół. Pan się chce bronić przed czym? Przed zamknięciem, przed utratą mojego przyjaciela George'a i jednocześnie mojego klienta. Pierre, możesz pokazać mi stanową księgę? Mogłeś chyba nie wie, z kim gada. Tutaj masz. Pana, jeżeli pan... Panie, przypomnij mu, co jest w paragrafie 12. Jeżeli panu się nie podoba, może się pan odwołać do komendanta. Jest obecnie na służbie. Dobra, komendant może mi tyle odwiewać, kurwa, stary, co ty gadasz? A wie pan, co mówi paragraf 12? No to proszę pana, jeżeli tak paragraf 12, cicho, japa. Paragraf 12 mówi jasno, każdy może się... No i chuj. Dobra, dobra. No ej, jestem pleniący, dawaj, jedziemy pod więzienie rowerami. Tak, jedziemy. Pod więzienie pojebało? No, tak, no. Jest wycieczka, mordo, dawaj. Dawaj mu w pizdę. Dobra. Najkrótsza. Kurwa, Jesus! Ło, co odjebał, Jesus. Już blisko jest więzienie. O kurwa, Dobra, no. Tak koło siebie jedziemy. Koło siebie, tutaj. Dojdź do nas. Bez świata jedzie, o kurwa! Wyleciał! Ale wyleciał ty! George jest poważny gość. Trenował cały czas, 10 miesięcy trenował w więzieniu. A turniej odbywa się tylko wtedy, gdy wychodzi jakaś ważna osobistość z pierdla. Wszyscy najlepsi fighterzy z okolicy będą dostawać SMS-y i wszyscy będą zapraszani. Dzisiaj zmieni się George, który odjebał 10-miesięczny wyrok za jazdę po pijaku na jebanym potrawie. A w narożniku wysyfający Billy Dope. Woohoo! Wow! Nice. George Uni! Dobra! Dobrze! Wow, George! George leci! Dostępnie! A pierdolę, to maska jest okropna, George! Wycieczkę z dupeczką, a wy będziecie straszyć po lesie. Ja będę latarką świecił. I wiesz, o, czy ja tu kogoś nie ma? O kurwa, wiesz! Wiesz, wariacie, będziesz straszył, dobra? O kurwa, ale pojemy. Dobrze, mamy furę, okej. Okay. Dobra, posłuchajcie, będziemy robić straszenie ludzi. Ja mam białą luzę. Zmianę. Na się nie, jak za tamtego się... Coś pojebać. Pan ma się za wydzień, pan jakoś... Szmano. Jebać tą policję, kurwa. Dawaj. W Meksyku. Uśmiech. To nieważne. Cheers. Tak. Ale lamus ty. Ale widać go. Tak, widać, zajebiście. Ale to pan mi tak dopisuje. Dawaj się wszyscy pokazujemy ufaki i robisz zdjęcia. Jak nagradzie. Dobrze, panie obywatelu. Spierdalamy to. Trzymać się wszyscy. Wrocinem w lasie z gimnazjum jebać cię i twojego starego ochaple. Ładnie to tak zmieniać imię i nazwisko? Wariacie, trzeba się ukryć. Aha. Przed nami się nie ukryjesz, wiesz o tym? Spokojnie, jest wszystko blatowane do dwóch dni, wariaciku.
No dobra, dobra. Tylko tam nie rozpowiadaj, że Didier to Logan, Logan to Didier. Spokojnie, spokojnie. Powiem ci tak. Ja widzę, widzę, że łażą za mną cały czas, ciężko to zrobić. Teraz, jakby mieli kamery za mną normalnie zamontowane. No wiem, wiem coś o tym. Dlatego myślę, że 10 koła uwolni mi ten ogon. Znaczy wiesz co, powiem ci tak. Po tych 10 koła, jak będziesz chciał podjąć jakąś współpracę, to możemy się coś dogadać. Dogadamy się, daj mi tylko czas na tych 2 dni jeszcze. Bo mam nie ma problemu, nie ma problemu. No Essa, bo wydup tam przed psami na razie z buta. No. Czekaj, no próbuję cię zanieść tam. To się... Jest, ja nie, pierdolę, nie, George, kurwa! Nie, mnie. Tak, ja ciebie wjechałem. Co mówisz? George, George, ja pierdolę, chłopie, ty to odpierdalasz. Przyjechał mnie. Ale ciebie średnio co 5 minut to się odpierdala. Serio, stary, jechałem normalnie. Halo. Jak idę pod bankiem, panowie? Słucham? No dym pod bankiem. Myśląc tego pojazdu. Ja pierdzielę, o co chodzi? Ale jak to myślisz, że to można sprzedawać? O co chodzi? Czego ty jesteś jakim idiotą? No ale zobacz, otwieram już normalnie. Piszcie palec złamał, chłopie, z tobą jest taką problemem, jesteś taka kurwa... A sorry, sorry. Chciałem ten rower, rower uderzyć, oła. Nie bijcie się. Ale nie, bo teraz na rowerze, kurwa, miałem dobrą tą, rozumiesz? To za łeb, kurwa, co... George, kurwa, ty debilu jebany! Ła! Dzień dobry, co się dzieje? Potrzebuję cię jakiegoś zakładnika, że tak powiem. Ja jestem zakładnikiem. Normalnie wszystkich bierzemy jak leci. Ty młody jesteś zakładnikiem, ty dokładnie, bo chodzisz cały czas, kurwa, i tu zaczepiasz, gnoju. Do lekcji, kurwa! Ja pierdolę! O Jezusku, Chrystusku. Co to odpierdala, Murzyn? A co, wyjebał się? No kurwa, na plecy. O kurwa, ty. Pojebało cię, zajebałeś ty, pa ty. Pojebany jesteś, zajebałeś. Ej, wariacie, uważaj! O wariacie, nie chciałem tak mocno, myślałem, że... Dzieciaka odjebałeś. Pojebało cię. O kurwa, myślisz, lekko chciałem ci zajebać. Zatkaj pizdę, bo ci zajebę, kurwa. Dzwoń po księdza, kurwa, dzwoń po księdza. Zatkaj pizdę, kurwa, nie wiem co robić. Młody, trzymasz się? Dzwoń po księdza. Zatkaj łeb, bo to dostaniesz, kurwa, drugi. No to dawaj, no, dawaj, no. Taki cwany jest. Ja widziałem, że ty, kurwa, ze mnie gadasz, śmieciu jebany. O kurwa, kurwa, masz. Kurwa, nie mów do mnie tak, śmieciu. Didier, ty masz za dużo mocy w łapie, za dużo pary. Czekaj, ja tu wołam policję. Kolega się potknęli się, zderzyli się głowami. Tu po prostu nie, no, wie pan jak to czasem bywa. Dostałem spały od Wisiola. No, gdzie został? Potknąłem właśnie. Ja się potknąłem i spadłem na gościa tego małego, na Mortiego spadłem. Tak, on się potknął, bo ten tu leżał, nie? Ja to ziomek krzeczy podknął niego. Przygniotłem. A mały dostał od łysego. No. Jak od łysego? Tak powiedział, nie wiem, no, tak powiedział. Są świadki. Łysy to jest policjant, ty. A. A, od policjanta, no, nie no, jak od policjanta dostałem. Ja nie wiem, ja tu nie chciałem nic. Miałeś jakiś już koncert, czy nie? Miał być podobny koncert. Tak, na moją pałę, na mojej pale gra ostatnio, wariaty. No co nie było? Aż do buty tchu. Nie no, żarty oczywiście, małolacik. Słuchaj, ja mam na ciebie propozycję. Wariacik. Uciekajcie, bo lecimy na napad. To gnój na napad leci, ty? Nie powiem twojej starej, co robisz, kurwa, po lekcjach. Napady, kurwa? Pali i... Napisali mi robić napad na Paleto Bay. Co ty się rozpierdalasz, małolacie, znowu na kogoś? Gno, w takich czasach jak żyłem, to takich to od razu walili na pizdę, wariacie. Niech policjant go nauczy żyć, nawet sam policjant wie, że nie powinno się rozpierdalać. Naprawdę, nauczy się gnoja pokory, ty, Essa. Co to jest? No małolat ten, kurwa, w czerwonym plecaczku stoi, chłopie wali, kurwa, je kurwa, pistację, kurwa, z komendantem. I z porucznikiem. No, do walenia. Halo. No, o, ja pierdolę. Patrz to, patrz to. Snoop Dogg! Tarararara! It's a double 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 G! Snoop Dogg! Kurwa! Kij między opony, kurwa, wariacie! Między szprychy dostałeś kija! Bombę, sorry. Mało lat. Co robisz? Mordzia, ty. Mam dla ciebie propozycję, młody. Siema, młody. Idź sobie! Ale poczekaj, młody. Dzwoni na policję, do widzenia. Ale nie, młody, poczekaj, że wariaciku, spokojnie, nie zostaw ten telefon, nie dzwoń na policję, poczekaj, daj mi na szansę chociaż, okej? Okay? Wyjaśnić to wszystko. Młody, nie płucuj się na psa, kurde. Słuchaj, że robimy napadzik, wezmę cię na zakładniczka. Delikatny napad, pokażę jak się żyje na rowerem będę uciekał, zobaczysz. Stary. Ty, Didier. Zostaw mnie! Dawaj, chodź tu. Pomocy! Chodź tu. Pomocy! Chodź tu, gnoju.
Będę pedałował! O kurwa! Jebany, bez trzymanki! Mam cię, złaź z rowera! Zostaw mnie! A na ramę? Pomocki! Kurwa! Pomocki! Spokojnie! Dobra, dobra, cicho, cicho, już cię rozkuwam! Pomocki! Pomocki! Zostaw mnie! Nie już cię rozkuwam, tylko cicho bądź już! Emot, wyjdź mi z auta! Czekaj, bo mnie ta pała goni, Łysa! O nie, dobra, koniec, koniec, rozjebany! Nie no, nie rób mu nic, nie rób mu nic! Nie rób mu nic, nie rób mu nic! Plecak ci kurwa, trotylem ci plecak napełnić cię wyjebę w powietrze, mały gnoju. Zobaczysz kurwa, tak cię złapę. Złapę cię kurwa. Tak, bo się dzwoni ku wuja Szpadinio i tyle będzie. Kujinio kurwa. To jest też mój kolega. Jebany kurwa, Jerry spierdala. Dzicia się kłania chyba cię baj. Chyba stara mi się kłania kurwa do pępka. Stara twoja skłony robi tam, Essa. Malenia, może pościgamy się na rowerkach, co ty na to? Nie mam rowerka. No to ja ci kupię. On leci na pod. Nie, dziękuję. Kurwa, ale Marynka, zobacz jak ja w ogóle, wiesz, jestem rodzicielski. Spokojnie, Karla. Cześć, cześć. Dzieci mi kochają, nie młody? Nie kompluj się taki. Co powiedziesz, kurwa? Mów, że tu wujek kurwa dba o dzieci, bo ci zajebę. Zobaczysz, kurwa, będziesz spał, ci przyjdę do domu i ci zrobię starego. Ty, cwaniaczek, czemu ty z kosą wylatujesz, co? No spał, to goni młodego. Coś się nie podoba? Dobra, panowie, luzik. A kurwa. No, nie cwaniakuj, kurwa. Chłopie, bierz ten rowerek i wypierdalaj z tej ulicy. Ooooo. Czy ty, kurwa, poważny jesteś? No. Tak. Goni młodego, kurwa, z pałką i co? No. Cwaniaczku jebany. Ostro! Mały gnoj. Gdzie masz rodziców, kurwa? Nie ma chwilowo Kena Blacka na wyspie, więc nie ma. O kurwa, twoim synem, ojcem jest Ken Black? A, jego ksiądz? Stary to ksiądz. Ja pierdolę, to się nie dziwię, kurwa. To ja ci już nie będę nie. więcej nigdy bił. Życie ci już raz wystarczająco najebało. Podobnie ma jedno. Ja tak. Ty łysy. Co? Co to się odpierdala? No panowie mi pomogą kurwa. Z drugim, a nie Morty stoją. Morty spierdalał przed Dedrizem, kurwa Dedriz zajebał typowi pałą, potem jaki kurwa Kiszczep zajebał innemu nożem. A drugiemu panu co jest? Chyba kolega boli. Dostał nożem koło ucha, tu kolega w fioletowym przypadkowo ode mnie pałą dostał, bo... Widzę wielki ocean. Bany gnój mały się rozjebał na mnie, spierdalam. Ale to jest zero fun. Proszę pana. A? Przepraszam. Mam jedną sprawę do pana. Mógłbym tutaj ten? Pan tutaj Przepraszam, czemu pan tutaj jeszcze? No kurwa, no słucha, bo pierdolisz do mnie, to... ja pytam się co chcesz. Powiedz mi, co ty zrobiłeś temu dziecku małemu? Nic, dostał bombę i tyle. Ale co, biłeś małe dziecko? Nie biłem, bawiliśmy się, on jeździł na rowerze, a ja wstaciłem... Ja myślałem, że mu kij w dupę wsadziłeś. Nie, to chyba jakiś pomyłka, jak stary. Nie? Kurwa, jeszcze raz coś takiego powiesz z kimś kij w dupę, co by zaraz sadzę w kij w dupę? Bawiłem się z nim, bo jeździł na rowerze. No nic, Marta, chyba jedziemy, no. Jeździłem na rowerze, kurwa, no, i jeszcze chwilę. Machałem tak łapą, no. I sadzałem mu kij między szprychy. Aha, to dobrze. No i przypadkowo dostał i się wywrócił, nie? Kij w dupę, pojebany gość ty jesteś. No halo? Halo, dzień dobry panie. Ja cię kręcę, ja dawno cię nie słyszałem. Panie lekarzu, mam tutaj pacjentkę, która ma jedną nogę złamaną, jedną rękę. Wiem, że jest pan specjalistą w medycynie niekonwencjonalnej. Gdzie podjechać? Gdzie pan woli? Aha, czy masz transport? Tak. Myślę, tak, że na blok operacyjny możesz podjechać. Na blok operacyjny? Tak, no do szpitala dawaj. Kurwo! Co za śmietnik! O kurwa, to zaradupnie! Uciekaj! Nie! MS 011, już pod jestem. Ty, to dziękuję bardzo. Odsuńcie się. MS do 428. Panie doktorze. Halo? Tak, panie doktorze, tutaj. Tak co? Już się robi. Panie doktorze. Za mną proszę. A, okej. Blok operacji na 18. Podajcie mi morfinę, morfologię zróbcie. Wyskicie mi to na bandę 48. Tutaj, panie doktorze. Tak jest. 2.28, będziemy ją teraz amputować jej paznokciu stóp, dobra? Pacjentka, tak? Ona? Tak, to jest ona. Doktorku, czy my się nie widzieliśmy dzisiaj? Nie przeszkadzać, proszę poczekać w kolejce.
kierowanie pan ma? Ale z ochrony szpitala, prawdopodobnie ktoś się potrzeba pod waszego doktora, sprawdźcie to. Proszę bardzo. To jest doktor medycyny niekonwencjonalnej, panie władzo. 428 do 074, będziemy potrzebować dwie porówki morfiny. Aha. Co panie jest? Proszę się rozebrać. Proszę, buty, spodnie, marynarka. Ale mam gips. Nic się nie dzieje, zdejmuj marynkę. Tutaj widzę. O tak, ale smajty po babci, dobra, mogło być gorzej. Proszę się położyć na stole. Coś pani dolega? Jakieś pierwsze objawy? Coś się stało? Co się dzieje? Nie no, źle się czuję, bo mnie wszystko boli. Wszystko cię boli, tak? Wszystko ją boli, okej. Okay. Tak. Sperma byka, okej. Okay. Dobra, podam ci teraz znieczulenie, okej? Okay. Wypij to. Tą próbóweczkę, proszę. Okej. Okay. Do dna. Śmiało, śmiało. Powinno się troszkę lepiej poczuć. Co to jest? Taki znieczulający lek. Daj. Muszę no, pobrać... Rękę połamaną mi nogę. Spokojnie. A, masz rękę połamaną nogę? To dlaczego jeszcze? Dobra, poczekaj. Gipsik, dobra, potrzebuję pomocy opaki. Musicie tak, dobra. Zaprawę murarską macie tutaj w szafce, tak? Tam macie wiaderka, zamknij oczy. No okej, tą wystaw złamaną lekko. Okej. Okay. Naciśnij szmatę w zębach. Masz ją? Stać do ust. Okay. Podam ci szmatę, dobra, poczekaj. Trzymaj mocno, będzie trzęsło, rozrabiamy gips. No, trzymaj. Mieszaj! Trzymaj, weź do mordy, trzymaj ją w buzi. Ściskaj ją. No, masz ją w buzi już? No ma, okej. Masz i możesz gadać, tak? Dobra. Dziwne. Masz ją w buzi, czy nie? Dobra. Uważaj, 3, 4... Dobra, poszło. Teraz muszę pobrać tutaj tkankę z sutka. Możesz troszkę zsunąć tytuszka, staniczek? Muszę pobrać tkankę, czy... Co? No tkankę muszę z suka. Sutka, przepraszam, sutka muszę... Ale po co do tego? Co? O. Gips może podrażnić nerwówkę, brodawkę, wszystkie na linii sutek, a kolano. Wszystkie pieprzyki pod... Tutaj dobra. No potrzebuję pobrać tkankę z suta lepiej. Nie, muszę, to no dawaj. Czy to jest konieczne? Czy to jest konieczne? No niestety, ja też nie chcę, też mi się brzydzę. Wolałbym łapać chuja za wujka. Wujka za chuja w sensie. No ale widzicie jak to jest. No trzymajcie ją. No leciutko tylko na kuję. Nie. Utłuczemy tutaj. Nieźle. Okej, okay. Teraz dmuchaj, żeby zaschło. Zimne? Dobra. O kurwa, to nie ta noga. Ja pierdolę. A niech ten ser otuli twą cieliznę i zagoi każdą ranę. Serze z napleta ląduj na jej ciele. A teraz wstań, moje arcydzieło! Frankenstein style Sersin, kurwa! Jesteś pojebany! Co mi masz tutaj, ubranka? Następny! Nie będę ubrać swoich ubrań. Ja nie chcę. Ale spokojnie, mamy tego jeszcze w kurwę. Nie, ale w porządku, jestem cały zdrowy, nie mam. A wziomka co nie ruchło 20 lat nawet. Dorian, bo ty się też źle czułeś ostatnio. Nie, ja jestem... Miałeś wypadek. Ale ja się już super jest. Powiem ci tak, powiem wam coś, ja leczę tak, że już nigdy nikt do mnie nie wraca. Więc chyba coś o tym świadczy, że nie dziwię się. Do mnie się raz przychodzi i już się do mnie nie wraca, bo to już jest koniec. Nawet człowiek, nie, to nie jest tak, że człowiek jest zdrowy. Człowiek się boi chorować. Choroba się boi zalążyć w ciele, tak. Ty panie profesorze, a pan profesor dychę ma dla mnie, czy nie? Jaką dychę? 10 tysięcy masz? Następny! Teraz jest tak, że Henik nie naprawia już silników. Silniki naprawia, kurwa, już mechanik. I nawet jak sadzisz... Uważaj, kurwa, jadą za nami! Kurwa! Gangplank! Kto jedzie za nami? Gangplank, psy jadą za nami! A, dobra. Kurwa! Ale zapierdala, patrz, nie dogonią nas! O kurwa! Kurwa! Ała, co ty robisz? Ała! Ja pierdolę! Ale zaczął się pedał, zaczął się! To nie moja wina, Ała! Panie policjancie, ała, to nie moja wina! Ja pierdolała! Nie mógł zatrzymać się! Samobójczo pierdolony! Ała, ty celuje do nas! Ała! Ale panie policjancie, zatkaj mordę! Ała! Panie policjancie, to nie moja wina, on nie chciał już przestać jechać! Panie policjancie!
Panie policjancie, nie możemy, nie możemy, bo on sam zaczął się jechać, zaklinał się, to jest elektryk. Ale odjebałeś. Wirusa mi ktoś wgrał w komputer. Ktoś tego wgrał? Wirusa mi ktoś wgrał do samochodu. Papieżaka! Oj, przepraszam, już wysiadam. Ręce do góry, ręce do góry, panowie. Ale my, od razu ręce do góry, panowie, od razu ręce do góry. Co wy robicie? Samochód się zaciął. Zaciął mi się samochód z elektrykiem, panowie. I pan zobaczy, co... ale co ty robisz, kurwa, debilu, nie skuwaj go, ała, ty kurwa policyjna. Co ty robisz, ała! Nie! Trzyma to jebana, słuchaj, co ci mówię, zaciął się, wgrał nam się jakiś kurwa wirus z samochodu, z elektryk. Wyjaśnijmy sobie to na komendzie. Ała, zajęło. Jakiś Watykańczyk zaczął tańczyć nam. Przecież ładowaliśmy się w ścianę, pan to widział, uderzyliśmy w ścianę. No co z tym gangplankiem, no? To mój dobry znajomy jest. Kto za to odpowie? Gdzie nas przeszukaliście, mili państwo? No macacie mnie zawsze. Gdyby tak zgrane. Żyjesz? No tak, czemu mi nie pomaga? Co za kurwy jebane. No... Jak nie? Przecież panu pomaga lokalny medyk w tym momencie. Pan miał znieczulenie, dlatego pan nie czuje po prostu. Co ci jest, kurwa? Pomóżcie mu! Jakąś jodynę mu dajcie, czy coś. To jest dobry chłopak. Kurwa, wszystko mnie boli. A, jebana Tesla. Tesla? Autopilot, kurwa, jebany syf. Wirusa mi wgrał, mechanik mi wirusa wgrał, jestem pewny. Jebany, przed chwilą naprawiałem... Nie, przed chwilą naprawiałem Teslę. I normalnie bomba do przodu lecieli my. Słuchaj, a oglądałeś pornusy w tej Tesli? No ta. No to widzisz, to może być przez to. Ja ostatnio na przykład oglądałem tego pornusa, co wiesz, co autopilot jedzie Tesli, nie? No. Się babka rucha z gościem. Ja wyślesz oni mi? Jadą przez miasto. Wyślesz mi link? No jasne, że tak, nie ma problemu. Kurwa. Dobra. Znaczy ja na przykład jadę przez miasto tą Teslą na autopilocie i walę konia. I oglądam sobie. No to jest dobre, no. Panowie coś dobre. Mieli? Jadę normalnie, walę sobie konia, ale to Tesla ma takie rączki, a robota mi wycierają chusteczką. Wiemy co dobre. Halo. Halo, Didier? Tak. No siema, kakao z tej strony, o myślałem, że cię nie ma. Siema, ej, dawaj pod melinę, stary, UFO wylądowało, dawaj pod melinę. Ej, UFO! Co to się stało? Jak kurwa UFO, coś ty jarał? No UFO wylądowało, stary, psy się strzelają z ufolutkami jakimiś. To ty pierdoli, zaraz będę. Ja pierdolę, odlatuję, ej, inwazja UFO jest! Ja pier... Ufolutki, przecież widzę ufolutki. Ej, co tu się dzieje? Ufolutki! Ja pierdolę. O kurwa, sorry. Ała, no kurwa! Chujem ufolutka! UFO atakuje, koniec świata jest! Uciekajcie! Wow! Ja pierdolę, nie, muszę mieć te... Ja... Ej, panowie! Aaa! Palę się, kurwa, to jest niemożliwe, co się dzieje! Wychodzę rano na boisko, dużo na głowie jak prezydent. Zajebany lolem i jackiem honem, es ola ma gorzy, wyla holek.